Dzień dobry, nazywam się Agata Wiatrowska i to jest mój podcast z Wiatrem w Grzywie, w którym opowiadam o rozwoju i o tym, co on może wnieść w Twojej codzienności. Ach, dzisiaj mój taki bardzo bliski mi temat: temat samoregulacji, czyli takiego rozpoznawania trochę, w jakiej sferze komfortu jesteśmy, czy w ogóle w niej jesteśmy, ale też. Jak się samoregulować, czyli jak przechodzić o, od takiej strefy dyskomfortu do y, komfortu. Ja ten temat y, właściwie studiuję już bardzo długo. Jest to jeden z modeli, który poznałam u Gerarda i Karin Krebs. Y, oni wyprowadzili taki model od Altmana i Toma Zenningera. Natomiast teraz jeszcze go odświeżyłam, jakby gdzieś sprawdzając najnowsze doniesienia teorii poliwagalnej i co właściwie z niej wynika zmiany są nieduże jest kilka niuansów które po prostu doprecyzowują tamte modele biorąc pod uwagę najnowsze badania nad neurobiologią mózgu to tak woli trochę wyjaśnienia skąd jakby czerpią te rzeczy o których będę mówić ja je pokażę gdzieś przez pryzmat moich doświadczeń, pracy z ludźmi, pracy z rozwojem, natomiast one są osadzone też w bardzo długo, że tak powiem, badanych teoriach psychologicznych. To po kolei. Są takie cztery główne obszary, strefy, w których możemy się znajdować. Pierwsza strefa, taka najbardziej nam znana to jest strefa komfortu, w której się czujemy bezpiecznie. To, co się nam tam wydarza, jest w większości dla nas znane. To jest taka strefa, w której odpoczywamy. Tu też się mieści zdrowy sen, lekki ruch, relacje z bliskimi nam osobami. Te aktywności, przy których czujemy się zrelaksowani i nie wymagają one jakiejś szczególnej aktywności mózgu. I to jest ta strefa pierwsza, strefa komfortu. Zaraz za nią jest strefa rozwoju. Czasami też o niej mówi strefa uczenia się albo relacji. I jest to taka strefa, w której się już troszeczkę lekko mobilizujemy. Natomiast charakteryzuje ją nasza refleksyjność, ciekawość, otwartość na inne perspektywy, jesteśmy otwarci na relacje z innymi, Także w kontakcie z naszym ciałem, i mamy możliwość wyboru różnych dróg, jeśli chodzi o, jakby, zadbanie o siebie, zadbanie o innych. Możemy się właśnie posiłkować, znaczy nasza empatia jest dostępna, więc możemy też usłyszeć różne perspektywy drugiej strony. I jeśli jest tak, że w tej strefie rozwoju jesteśmy w jakiś sposób za długo i zaczyna nam doskwierać zmęczenie albo jest taka intensywność tej strefy rozwoju, że musimy w niej być, a nie możemy wrócić do strefy komfortu, to może się tak wydarzyć, że przechodzimy do strefy zagrożenia, czasem też można powiedzieć, że taka strefa już walki trochę. I ona się wydarza wtedy, kiedy w strefie rozwoju musieliśmy być jakoś za dużo, nie mogliśmy z niej wrócić do strefy komfortu, żeby odpocząć po prostu i nabrać sił, albo też jakiś bodziec z zewnątrz na tyle nas wyciągnął z tej strefy komfortu czy rozwoju, że przeszliśmy natychmiastowo do strefy zagrożenia. I czym ona się charakteryzuje? Działamy w tej strefie dosyć szybko, z energią, mamy bardzo dużą mobilizację. Staramy się, nie czujemy się bezpiecznie, więc staramy się w jakiś sposób poradzić sobie z tą sytuacją. Chcemy szybkich rozwiązań, nie mamy wtedy tak dużej empatii do innych ludzi, i to jest też taka sfera, w której jak jesteśmy zbyt długo to y, mogą y, różne już jakby choroby się do nas przyplątywać, bo organizm, który nie jest w stanie odpocząć, tak, czyli nie jest w stanie przejść do strefy komfortu, jest zbyt długo w strefie zagrożenia, po prostu choruje, żeby odpocząć. Stąd się biorą tak zwane choroby psychosomatyczne. Część przynajmniej z nich że jesteśmy zbyt długo w tej strefie zagrożenia. Natomiast nie da się tego do końca uniknąć, to jest bardzo normalne i ludzkie, i codzienne, że jesteśmy ze strefy komfortu, przechodzimy do strefy rozwoju i się raz po raz przebujamy do strefy zagrożenia. I to mamy tą naszą tutaj pierwszą trójkę tych stref, ale na tym nie koniec. Czwartą strefą jest strefa zamrożenia. I to jest taka strefa, do której przechodzimy, żeby przetrwać. Ja ją też po Altmanie i Zeningerze nazywam strefą przetrwania, czyli tu zachodzą różne mechanizmy, w których się wyciszają nasze emocje, mamy już większy spokój. Też neurobiologicznie, tutaj jakby ten układ parasympatyczny przejmuje dowodzenie, czyli tak jak w strefie. Uczenia się w strefie zagrożenia, to układ sympatyczny, ten, który jest właśnie taki odpowiedzialny za mobilizację odpowiedzialny, za mobilizację organizmu, tak ponownie, podobnie jak w strefie komfortu, mamy układ parasympatyczny, wszystko się wycisza, uspokaja. I jedno z największych zagrożeń tej właśnie czwartej strefy jest to, że przez to uspokojenie wielu rzeczy jest ona mylona ze strefą pozornego komfortu. Czyli ponieważ się emocje wyciszyły, to tak jakby już wszystko było ok. I ja, w swojej pracy z ludźmi, wielokrotnie pomagam ludziom zidentyfikować, czy oni się znajdują w komforcie, czy w strefie pozornego komfortu. Na poziomie neurobiologicznym jest to trochę podobne, w takich jakby objawach można mieć wrażenie, że to jest podobne, ale też w poczuciach wewnętrznych można mieć wrażenie, że to jest odporne. Podobne. Natomiast różnica jest diametralna, ponieważ w strefie zamrożenia jest to mechanizm obronny, w którym nie czujemy się właściwie bezpieczne, chociaż te odczucia mogą być bardzo wyciszone i prawie, że nieuświadamiane. I teraz tak. W strefy zamrożenia na krótko możemy wchodzić wiele razy w ciągu dnia, tylko po to, żeby się po prostu odciąć od bodźców. Jeśli to jest krótkoterminowe, nie ma jeszcze problemu, ale jeśli musimy być w tej strefie zamrożenia długo lub bodźce, które doświadczyliśmy, były zbyt trudne, wtedy wchodzimy tam na dużo dłużej i to już jakby dotyka takich elementów traumatycznych, czyli odcinając, zamrażamy się, że odciąć się od wydarzeń, które były dla nas e, traumatyczne. Tu trochę chcę taki pokazać aspekt pracy rozwojowej e, w programach rozwojowych z końmi. E, też tak jak uczę facilitatorów, jak sama pracuję. Ważne jest, żeby optymalizować ten moment do wychodzenia poza swoją sferę komfortu w sposób dobrowolny. Właśnie między innymi dlatego, żeby ktoś, kto na przykład dotyka jakichś swoich przekonań, emocji, eksperymentuje z jakimiś innymi sposobami działania, przeszedł w strefę rozwoju, ze swojej strefy komfortu, a nie wszedł do strefy zagrożenia, tak? bo strefa takiego optymalnego rozwoju jest właśnie w tej strefie rozwoju. A już w strefie zagrożonej to już jakby ktoś próbuje tylko, że tak powiem, dać radę, i nie o to zupełnie nam chodzi. Ale to jest strategia bardzo dobra i wystarczająca, kiedy mamy kogoś, kto jest w strefie komfortu. Co oczywiście teraz na szczęście coraz częściej się zdarza, ale nie zawsze. Jeśli ktoś jest w strefie pozornego komfortu, to ta dobrowolność tak samo jest ważna. Tylko tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że nie wychodzi się ze strefy. Komfortu, tylko wychodzi się ze strefy zamrożenia. I ze strefy zamrożenia da się przejść do strefy komfortu tylko i wyłącznie przez strefę zagrożenia i walki. I to jest właśnie te najnowsze odkrycie teorii poliwagalnej, że nie da się przejść ze strefy zamrożenia natychmiastowo do strefy komfortu. To powoduje, że dotykamy sfer i uczuć, które są dla nas trudne. Jesteśmy w stanie, który jest trudny. Ale dobry, dobry plus tego jest taki, że to jest droga w dobrym e, e, kierunku. No ale dlatego, rozwój się może wydawać czasami dość niekomfortowy, tak? bo się dotyka właśnie tej strefy zagrożenia, przez którą trzeba przejść, żeby dojść do prawdziwego e, komfortu. Z drugiej strony, osoby, które długo są w strefie zamrożenia. Potrzebują e, odpowiednich jakby atmosfery, bodźców e, i takiego holistycznego podejścia, żeby się odmrozić. I tu muszę powiedzieć, że połączenie programów, które ja prowadzę, czyli w których są konie e, specjalnie przygotowane, w których jest bardzo dużo, e, jeszcze zaraz o koniach, trenerach powiem, bo u koni są po, bardzo podobne strefy. Konie, które są właśnie w strefie rozwoju i komfortu cały czas. Jest proces grupowy, który sam w sobie no, gdzieś jeszcze podkręca atmosferę rozwojową. I moje prowadzenie razem powoduje, że to są warunki idealne do tego, żeby się odmrozić i zacząć czuć. A to już pierwszy, pierwszy jakby krok do sukcesu. No dobrze, wracając do głównego tematu. Samoregulacja polega na tym, że potrafię zauważyć, w której jestem strefie, wiem, co powoduje, że przechodzę między tymi strefami, przynajmniej w większości przypadków, a jeśli mi się to wydarzyło jakby poza moją świadomością, to wiem, co może mi pomóc, żeby z jednej strefy wrócić do drugiej. I teraz takie bardzo podstawowe kroki. Pierwsza rzecz, żeby być, jakby mieć taką umiejętność samoregulacji, to trzeba zadbać o tą strefę komfortu podstawową, czyli o sen i odpoczynek. I mówi się, że to powinno być około 10 godzin na dobę. Oczywiście może być taki czas, że jest to trochę mniej, ale ważne jest, żeby był czas, kiedy to się jakby uzupełnia. Później drugim krokiem jest samoświadomość, czyli właśnie pozauważanie. Co powoduje, że yy, przechodzę ze strefy komfortu do strefy rozwoju, tak? Bo strefa komfortu jest taką strefą, w której dorosły, wypoczęty człowiek jak długo, za długo posili, to się po prostu nudzi, a ich potrzebuje wyzwań, i chce tych wyzwań. Tak? Więc jeśli my jesteśmy ciągle na nie do nowego wyzwania na przykład, to też jest bardzo ciekawe, i nie chcemy niczego się nowego uczyć, i wszystko, co nowe, może nam się wydawać jakieś zagrażające, to też może być jakiś objaw tego, że wcale nie jesteśmy w strefie komfortu, tylko może właśnie jesteśmy w strefie zamrożenia i wypychanie siebie ku nowym celom może się kojarzyć z jeszcze większym byciem daleko od siebie. Nie? Czyli strefa komfortu charakteryzuje się tym, że po dłuższym pobycie tam ach, już się zaciera ręce na jakiś rodzaj czegoś czego się można, jakby, przy, przy czym można się rozwinąć i nauczyć się. Więc tym drugim krokiem jest samoświadomość, poobserwowanie sobie tych czterech sfer u siebie, i taka regulacja emocjonalna, czyli zauważanie właśnie, w której jestem w strefie, jak mogę zadbać o siebie emocjonalnie, żeby przejść do strefy innej. Oczywiście po tej pierwszej pracy okazuje się, że czasami życie wymaga pewnych zmian, że trzeba wprowadzić pewne zmiany w relacjach, przeprowadzić jakieś rozmowy. Może czasami trzeba zmienić coś w pracy, w rytmie dnia, w stylu życia, żeby ta samoregulacja po prostu miała szansę się. Zoptymalizować i żebyśmy byli w stanie w ogóle o siebie zadbać. Opowiem na przykład, jak dbam o samoregulację uczestniczek, uczestników w trakcie wielodniowych pobytów rozwojowych. Ponieważ dłuższe pobyty rozwojowe zawierają zazwyczaj kilkugodzinne warsztaty, jest czas na, właśnie, odpoczynek, jest czas na bycie, w grupie jest czas na bycie z sobą. I ja po wielu latach obserwowania, w jakich proporcjach powinny być kolejne, kolejne z tych obszarów. Jakby właśnie doszłam do wniosku, że warsztat nie może być całodniowy przy wielodniowych pobytach. Tak? Czyli że jeśli ja bym prowadziła 8 godzin warsztatu, to uczestnicy by nie mieli wystarczającego czasu, na to, żeby się wyregulować po no jednak intensywnym warsztacie, żeby na drugi dzień wrócić do niego z um, taką świeżą energią do, do działania. Zaczynamy warsztat też dość późno, bo o godzinie 10 jest czas na to, żeby się wyspać zjeść spokojnie śniadanie i może wręcz w niektórych przypadkach wręcz e, tak jakby wejść w lekko taką nudę żeby usiąść o 10 i powiedzieć, jestem gotowa, chcę nowego wyzwania. Kiedy warsztaty zaczynałam dużo wcześniej i dużo dłużej one trwały, to okazywało się, że w rundzie początkowej uczestniczki tak naprawdę mówiły, że jeszcze są no, trochę w śnie, że się nie że, że jeszcze myślą o kawie i tak dalej. To były takie dla mnie wskazówki, że. Strefa komfortu była za mało zadbana, żeby przejść w sposób dobry dla całej grupy do strefy rozwoju. Ale te same zasady panują w życiu, w pracy, w każdym jednym miejscu, gdzie po prostu żyje człowiek. Ja wprowadziłam te zmiany i teraz mam wrażenie, że w przypadku 80% uczestniczek działa to genialnie. Jedyne momenty, kiedy no, mimo wszystko widzę, że jest problem z regulacją. Kiedy ktoś przyjeżdża ze swojego życia, w którym bardzo jest w strefie walki lub bardzo w strefie zamrożenia, to te powiększone sfery komfortu, które są na warsztacie, mogą być niewystarczające, żeby naładować baterie. I mimo wszystko przez pierwsze kilka dni ktoś jest jednak bardziej odpoczywający niż mógłby być, gdyby nie był zmęczony w swoim codziennym życiu, ale to też jest. Ok, bo warsztat przede wszystkim jest po to, żeby wrócić do siebie. I po tym kroku takich zmian w życiu, w swojej codzienności, w stylu życia, jest już taki krok z takiej samoświadomości, z poziomu, można powiedzieć, takiego kolejnego, w którym już wiem, że mniej więcej tak jak prowadzę swoje życie jest dla mnie odpowiedni i tylko doprecyzowuję pewne niuanse, w odpowiedzi na to, co się codziennie wydarza. Co ciekawe, konie też mają swoje strefy i ponieważ no, większość ssaków, to są też strefy związane z układem limbicznym, z emocjami, posiada je w taki sam sposób, czyli konie mają swoją strefę komfortu, mają swoją strefę rozwoju, w którą wchodzą właśnie w, w, chętnie w relacje wtedy są dużo bardziej ruchowe yy, lubią jak coś się dzieje ta strefa rozwoju jest, jest też strefą, w którą chętnie wchodzą w relacje yy, z ludźmi ale jeśli tego jest za dużo to yy, pojawia się u nich strefa zagrożenia i walki a jeśli nie mogą o siebie zadbać to przechodzą w stronę Zamrożenia i to na przykład często widzimy u koni, które są zbyt dużo użytkowane, koni rekreacyjnych, które są gdzieś już za dużo w kontakcie z ludźmi, że one gdzieś tak jakby tych koni już tam nie było. I co jest bardzo ciekawe, że koń trener, który w większości czasu jest w strefie komfortu, a tylko trochę jest w strefie jakby rozwoju którą wykorzystuje też w relacji z innymi końmi, jest koniem, który paradoksalnie, na którego jest dużo trudniej wpłynąć niż na konia, który jest w takiej swojej strefie zagrożenia, czy w strefie, kiedy ma nie jest zaopiekowany w różny sposób, ponieważ jest dużo bardziej, potrafi być pobudzony. Konia pobudzonego na przykład łatwiej jest poprowadzi, do pewnego stopnia oczywiście pobudzonego, bo nie mówię o koniu w panice, tak? tylko o koniu, który na przykład nie wiem, stał w boksie całą noc i go się wyprowadza, to on może być dużo bardziej chętny do ruchu i na wszystko zwracające uwagę niż koń, który na zewnątrz jest 24 godziny, spacerował północy i teraz my go zachęcamy do tego, żeby gdzieś poszedł. Wtedy ta energia od nas jest wymagana dużo większa i dużo bardziej spójna niż gdyby takich okoliczności nie było. I możesz obserwować siebie właśnie, w tym, jak przechodzisz do tych poszczególnych stref, ale też jak na przykład przechodzisz, jak możesz się zadbać, że przejść z zamrożenia do strefy komfortu. Jak wrócić ze strefy tej właśnie walki i zagrożenia do strefy komfortu, ale też co mnie na przykład, co cię wrzuca tak, z tej strefy uczenia się, albo w jakich momentach to się dzieje, że strefa uczenia nagle się zamienia w strefę zagrożenia lub yy, walki. Chcia chciałam podać kilka przykładów, yy, jak to się dzieje u mnie. Ja już od jakiegoś czasu bardzo dbam o tą strefę komfortu, i dużo jestem w strefie takiej odpoczynku i ładowania baterii. Bycia, to mi daje bycie w naturze bycie samej bycie w, gdzieś w takich zwykłych czynnościach, w stajni, kiedy nie mam właściwie nic takiego dużego do zrobienia. Zrobię czasami proste czynności, ale jakbym ich nie zrobiła, to też nic by się nie stało. To, co mnie wyrzuca na przykład dość szybko do strefy zagrożenia, to jest pośpiech i sytuacja, kiedy nie mam rano czasu, żeby w naturalny sposób przejść ze strefy komfortu, czyli na przykład snu, do strefy rozwoju, czyli takiej. Naturalnej chęci do zmierzania się z wyzwaniami. Kiedy to się dzieje zbyt szybko, ja nie mam czasu na przykład na swoją poranną kawę, to wtedy natychmiast przechodzę w stan zagrożenia. Ale taką sytuacją jest też zmierzanie się z takimi sytuacjami, które ja oceniam jako bezsensowne. Czyli zdarza mi się na przykład, nie wiem, w jakichś kolejkach w urzędzie, w, w ogóle zależności jakiś takiej w urzędach z różnymi sytuacjami, które trzeba wyjaśniać, są trudne, od których wiele zależy, też mnie przerzucają do tej strefy zagrożenia, a nawet bardzo szybko do zamrożenia, czyli jakoś czuję, że tam muszę przetrwać, jak ten nie wiem, koń e, czekający na e, turystów. Sakopanym pod morskim okiem. Zmiany na przykład u siebie widzę w reakcji na agresję. Kiedyś to było bardziej zamrożenie, dosyć szybko, żeby jakoś przetrwać. Teraz widzę, że mi się włącza też stan właśnie takiego zagrożenia, ale chęć do walki. Natomiast jeśli długo przebywam z ludźmi, którzy są właśnie w, tej, w swojej strefie tak, zagrożenia, to ja, żeby się chronić, to się też zamrażam. Tak, że przez moment mogę utrzymać taki komfort wewnętrzny, ale jeśli to trwa za długo, to, to też mnie jakby przerzuca do tej strefy zamrożenia. We wszystkich tych przypadkach, które wymieniłam, to co mi pomaga, to jest natura, las, samotność, czas dla siebie, rozmowy z bliskimi osobami. Kawa. Tak, kawa mi zawsze pomaga. I to tyle. Bardzo zachęcam do spojrzenia na te strefy i do wprowadzenia zmian tak, żeby ta samoregulacja była, no, nam pomagała, ponieważ wiele różnych umiejętności, narzędzi takich psychologicznych. Psychologicznych, zwłaszcza zupełnie inny mamy do nich dostęp, kiedy jesteśmy w strefie komfortu i rozwoju, a zupełnie inny mamy dostęp, kiedy jesteśmy w strefie zagrożenia. Jest też coś takiego, że czasami ktoś właśnie do mnie pisze, czy przyjeżdża w jakimś czasie znowu na warsztaty i mówi, że wie, że wie właściwie, co ma zrobić, ale w wielu sytuacjach nie jest w stanie z tego skorzystać. I bardzo szybko dochodzimy do takiego wniosku, że to wynika z tego, że jest w strefie, do, w której, tak, czyli tej na przykład właśnie zagrożenia czy walki, który nie ma dostępu do wielu z narzędzi psychologicznych. I nie wystarczy je umieć, tylko jeszcze teraz trzeba zadbać o życie i styl życia tak, żeby móc z nich skorzystać. Bo to jest tak, jakby mieć narzędzia, powiedzmy, w jakiś składzik z narzędziami, do którego drzwi są zamknięte. One tam są, ale no co z tego? Trzeba spowodować, żeby drzwi były otwarte, wtedy z nich będzie można skorzystać i sobie nimi pomóc. Pozdrawiam serdecznie, do następnego razu.